zdecydować. Ja chyba bym chciał się z wami podzielić znowu swoim ekranem. Mam nadzieję, że coś wam będę mógł pokazać. No dobra, okej. To jest tak, że ja zacząłem wykonywać jakąś wstępną pracę dotyczącą tego, jak ewentualnie mogłaby taki zapis lingua w koku wyglądać. Może tutaj oczyszczę trochę moje środowisko. Dobra, no to teraz tak. No gdzieś tam w którymś momencie trzeba opracować, to jest to coś, co się znajduje na stronie, może strona to jest mało informacyjne, bo wersje książki się zmieniają. Więc jest tutaj książka, no i teraz gdzieś jest opis tego, jak wyglądają podstawowe typy danych, na których operujemy. I typy czy rodzaje danych? Typy. No, dziedziny z danymi. Tak. To jest to coś, co się znajduje na początku strony sekcji 4.3. Tak. Dobra. No i teraz tutaj to, co w tym miejscu występuje, to występuje taka definicja, która mówi, okej, no my tutaj bierzemy sobie jakieś typy danych. I teraz tu w tej definicji no jest kilka podjętych decyzji takich, no jakby to powiedzieć, w tej definicji, którą tu widzimy tam na początku sekcji 4.3.1. Jest podjętych kilka decyzji, które ja nie wiem, czy to jest tak, że w tej chwili te decyzje powinny wyglądać właśnie tak, a nie inaczej. Może tak, może inaczej. One są przepisane z Okalma, te cztery pierwsze, więc możemy to zrobić zupełnie inaczej. No tak, ale jakby, bo tutaj jest taka, one są przepisane z Okalma, tak. I no w jakimś sensie to jest spójne, natomiast to jest jakby. Tu się przewija też taki, no jakby to powiedzieć, taka myśl, że ta definicja, która jest w tym miejscu, to nie jest definicja tego, jak te dane wyglądają potem docelowo, tylko to jest taka myśl, że my tutaj definiujemy no jakiś zestaw. Definiujemy nadzbiory tych danych w stosunku do tego, co będzie osiągalne. No i tutaj to źródło tego, co jest nieosiągalne tak naprawdę potem w języku, w tej definicji jest w tym miejscu, że tutaj postanowiliśmy, że typ data to jest no, dowolny z tych typów, które mamy w tym miejscu zapisane.
A powiedzmy typ tablic, no to jest typ funkcji skończonych z liczb całkowitych do, no do tego, no do tego typu data. Czyli w szczególności dopuszczalną tablicą jest taka tablica, która pod zerem trzyma integer, pod jedynką tekst, pod trójką listę, pod piątką rekord. I w ogóle nie musi się zaczynać od zera i nie musi być po kolei indeksowana na dodatek. To wszystko się potem okazuje dopiero przy osiągalności. Więc no to jest to jak ta definicja w tym miejscu przebiega. I teraz pytanie jest pierwsze takie, czy to jest najwłaściwsze miejsce na to, żeby dokonywać instancjacji integerów jako takie coś i liczb rzeczywistych jako takie coś. No bo to jest ten krok, który moim zdaniem w tym miejscu, znaczy nie jest dla mnie jasne, czy on powinien następować w tym miejscu. Przy implementacji, tak? No bo jak definiujemy, no to trzeba jakoś te... No jakoś to trzeba zdefiniować, tak jakoś, tylko czy to jest ten krok, czy to jest w tym miejscu do wykonania. W COCU mamy taką możliwość powiedzenia, że jakby liczby, że integer to są po prostu dowolne liczby całkowite, a real to są dowolne liczby rzeczywiste. To jest w pewnym sensie taki system, znaczy no dowolne jak dowolne. No też będziemy mieli tutaj pewne ograniczenia. Myślę, że ale nie, można przyjąć, że dowolne liczby rzeczywiste. Tak, bo można po prostu przyjąć aksjomatyzację liczb rzeczywistych no i jakby nią operować. Więc tak naprawdę to są takie rzeczy, które tam jest w COCU. Jakaś aksjomatyzacja liczb rzeczywistych. Więc to jest taki moment, w którym to, co jest tutaj napisane, to nie jest być może to miejsce, w którym chcemy to akurat tę decyzję wykonywać. Może chcemy w tym miejscu podjąć taką decyzję, że no, w COCU będziemy używać prawdziwych liczb całkowitych i prawdziwych liczb rzeczywistych. Czyli wszystkich. No tak, jak one są powiedzmy zaksjematyzowane w tym, w COCU. To ja mam takie pytanie, bo właśnie tutaj, znaczy bo tak, z jednej strony to się wydaje właśnie fajne, że można by byłoby tak zrobić, no ale z drugiej strony, jeżeli później będziemy jakby z tego ekstrahować kod do OCaml, tak, no to rozumiem, że będziemy chcieli zawęzić się do tych już OCaml-owych reprezentacji. I teraz jakby, w sensie moje pytanie jest takie, czy jeżeli w takim razie będziemy dowodzić coś o tej naszej reprezentacji kokowej, no to w pewnym sensie to nie będzie w pełni odpowiadało temu, co potem jest rzeczywiście uruchamiane. W sensie nawiązuje to do tego, jak na wykładzie pan profesor też pokazywał właśnie, jakby, że tam mamy te takie różne sprawdzenie, czy ta liczba się mieści w platformie, coś takiego było, tak? Że na przykład, że nie może być, jeśli jest overflow, to rzucamy błąd. No i chodzi mi o to, że teraz w tej naszej semantyce opartej na liczbach całkowitych skokach, które są jakby nieskończone, no to nigdy overflow nie nastąpi. No a w OCaml-u już overflow rzeczywiście nastąpić może, więc jakby czy nie chcemy jednak na poziomie semantyki móc tego po prostu wyrazić? No ja nie wiem, znaczy to jest pewna decyzja projektowa, którą powinniśmy w tym momencie podjąć. Czy jakby ograniczamy się do tego, co tu jest napisane rzeczywiście w książce, w tym miejscu, czy próbujemy być, no nie wiem, a bardziej idealistyczni? No, co jest możliwe? Znaczy to jest możliwe w COCU, tylko że jeżeli przyjmiemy, że mamy wszystkie liczby dostępne, no to będziemy mogli udowodnić poprawność programu, który poprawny nie jest. Więc no, pytanie, czy to chcemy? Pytanie, jaka jest semantyka? No semantyka jest taka, że liczba nie może być za duża, ani rzeczywista, ani całkowita.
A jaka, jak duża ona może być, to to możemy pominąć na razie. No a ja tu napisałem tytułem przykładu. To nie jest tak, że ja się upieram akurat przy takich definicjach całkowitych i rzeczywistych. Ja je po prostu przepisałem z definicji OCaml-a, bo bośmy robili w OCaml-u tę implementację, tylko tyle. Ale wydaje mi się, że to tu chyba trzeba tą decyzję podjąć. Nie mówiąc już o tym, że ta decyzja też nie jest pełna, bo przecież my i z tego przedziału, no powiedzmy tutaj, z tego przedziału też nie będziemy mieli wszystkich liczb, tylko te, które mają no, nie za długie rozwinięcia, prawda? Więc tu tak naprawdę to jest jeszcze nadal nadzbiór tych, które będą w programach osiągalne. No, no i znowu, to jest to, co tutaj jest napisane, to jest pewne... To są nadzbiory wszystko. Wszystkie te są poza Bulowskim, wszystkie te, no poza tym może całkowicie nie są nadzbiory. Znowu, to jest pewna rzecz, którą powinniśmy... znaczy, bo tu moim zdaniem wkrada się taka sfera no, pewnej niejasności, czym jest semantyka. A powinniśmy tej niejasności uniknąć. Dlaczego jest sfera niejasności? Dlatego, że jeśli przyjmiemy, że powiedzmy ta druga linijka, znaczy, bo ta pierwsza linijka integer w przedziale od minus 2 do 30 do 2 do 30 minus 1, to jest jakaś rzecz, która jest do opanowania. Myślę, że można gdzieś tam, prawda, możemy napisać taki moduł, w którym przyjmiemy, że jakąś kokową reprezentację dla tych integerów, albo napiszemy własną od początku reprezentację, zdefiniujemy na tym. No i teraz pytanie jest, co zdefiniujemy? Czy konsekwentnie pójdziemy za tym, co, no, co jest tak naprawdę w implementacji OCaml-a. I tam zdefiniujemy dodawanie w arytmetyce uzupełnień do dwóch, czy będziemy no, jakby niekonsekwentni i będziemy używać w jakimś sensie prawdziwego do dodawania. No właśnie, cokolwiek to stwierdzenie prawdziwe dodawanie oznacza w tym momencie. A można by zdefiniować po prostu, że jest jakaś stała, nieznana liczba bitów i zdefiniować integer jako ten przedział, tak jak jest napisane, tylko zamiast 30 podstawić tą liczbę? Uczynić parametrem modelu te górne ograniczenie. Znaczy, to jest w koku niekłopotliwe. Tylko no to, co chciałem powiedzieć, to jakby powinniśmy mieć jakąś konsekwencję zachowaną tutaj. To znaczy, jeśli chcemy, żeby docelowo znaczenie tych liczb całkowitych, czy rzeczywistych było takie, jak powiedzmy w koku, nie w koku, tylko w tym, w OCaml-u, no to powinniśmy w tym momencie zdecydować się również na to, żeby no, żeby odpowiednio modelować też operacje. Tak jak e,
tak jak no tak, żeby się to zgadzało. No. Znaczy, wydaje mi się, że nie powinniśmy robić czegoś takiego, że jakby że robimy coś takiego, że na przykład wprowadzamy tu jakąś operację dodawania i potem ta operacja dodawania nie zgadza się z operacją dodawania w rzeczywistej implementacji. Myślę, że tego lepiej uniknąć. No nie, no to chyba koniecznie trzeba uniknąć. Nawet, a nie lepiej. No. Starasz się potęgować tak bardzo wysoko, tak? No tak. Żeby ci wyszła liczba za duża i żeby kok czy tam okam zaprotestował, tak? Coś takiego usiłuję zrobić. No to już chyba starczy tych potęg dwójki. Teraz na pewno starczy. No właśnie, co on zrobił z taką dużą potęgą? On stwierdził, że to jest zero. Czy usiłuje uzyskać jakieś sensowne przybliżenie, tego, co się dzieje w OCaml-u, jak się odpowiednio duże liczby będzie dodawać. Już nie pamiętam, ile to jest 2 do 32. Może gdzieś kurczę coś. Nie wiem. Nie wiem, czy można coś więcej powiedzieć, że jest to 2 do 32. Jak się to nazywa? Nie, jaka to jest liczba? No jaka? Bardzo duża. Chciałbyś rozwinięcie dziesiętne? Znaczy, i widzicie, na przykład w tej chwili to, co tak wygląda, to, że w koku w tej chwili, znaczy w OCaml-u, w tej implementacji, którą ja mam do dyspozycji w tej chwili, 2 do 62, ile to jest? Tutaj to. Że tam nie są liczby 30-bitowe, tylko jakieś inne, bo dodanie dwóch liczb 2 do 32, zobaczmy, może oni w tej chwili umieją 2 do 32. O, to chyba się udało. Och, tylko dlaczego mnożyć to? Ja chciałem dodać. No właśnie, no i widzicie Państwo, 2 do 33 jest jak najbardziej do uzyskania. Czyli kok w tej chwili to nie jest tak, że on, znaczy nie kok, tylko OCaml, to nie jest tak, że on operuje w tym przedziale od minus 2 do 30, minus 1 do 2 do 30. Tylko w jakimś innym przedziale. Tak? Znaczy w większym chcesz powiedzieć, tak? Tak, tak. No ale nam wystarczy ten przedział. No, nam chodzi tylko o to, żeby w jakim przedziale on rzeczywiście dodaje. Nie, myślę, że o coś innego chodzi. Chodzi o to, żeby ustalić taką semantykę języka, która potem będzie, że tak powiem, zgadzać się z tym, co mamy, co chcemy zaimplementować. Znaczy, chcemy tak zaimplementować, żeby zaimplementować tą semantykę, a nie tak ustawić semantykę, jak będziemy implementować. No chyba zaczynamy od semantyki, a potem robimy implementację. Nie, znaczy to, co mówię, że tu w tym miejscu została podjęta taka decyzja, że, no tak, że robimy coś takiego w semantyce, żeby to się zgadzało potem z implementacją. To ja mówię, ok, jeśli w tym miejscu jesteśmy gotowi podjąć tego typu decyzję, no to jaka ta decyzja ma być? Czy ma być 2 do 30, czy no, nie wiem co tam. Ale to
to jest chyba, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego to jest ważne. No, trzeba tu podjąć jakąś decyzję, którą potem będziemy w stanie implementować i już. No tak, no to jest ten moment, żeby tę decyzję podjąć. No więc jeżeli potem będziemy to tłumaczyć na programy w OCaml-u, no to jest ta OCaml-owska arytmetyka. No dobra, znaczy tak czy siak nie zgadza się to z to, co jest tu napisane, z tym, co jest w tej chwili w rzeczywistości. To znaczy te OCaml pozwala na inną arytmetykę. Znaczy dopuszcza większe liczby, jednym słowem. Tak działa. No ale nam wystarczy wiedzieć, w jakim obszarze działa zgodnie z matematyką i ten obszar przyjąć. Tak ja to rozumiem. Znaczy nie moglibyśmy rzeczywiście, tak jak chyba wcześniej pan profesor sugerował, przyjąć to jako parametr modelu? Bo po prostu w sensie, no bo to wydaje się tak, że OCaml prawdopodobnie się dostosowuje do architektury, więc moglibyśmy... Znaczy, no... Panie Radosławie, to jest tak, że ja w tej chwili mam tutaj taki zapis, że w kodzie, że integer to jest jakiś typ, tak? Ale za chwilę trzeba będzie powiedzieć, jaki jest ten typ. Trzeba będzie napisać, prawda, tak jak ja tu mam napisane, powiedzmy arrays, tak? Jest jakaś definicja tego, czym jest array. I za chwilę trzeba będzie napisać taką definicję dla integerów. No i teraz musimy się zgodzić na temat tego, jaka ta definicja ma być, prawda? No być może na takiej zasadzie, że okej, delegujemy to do, nie wiem, kogoś, prawda? I ten ktoś zbada, jaka jest semantyka tego w OCaml-u aktualnie, no i taką semantykę przyjmiemy. I taką semantykę będziemy opisywać. Tak, w szczególności to, co tutaj tak wydaje się przenikać jakby z tego co tu widać, to że na przykład OCaml ma taką semantykę, że jak się dodaje poza zakres, to wynik jest zero. Ale no, dokładnie tego nie sprawdziłem, prawda? Czy to tak jest? Może jest troszeczkę inaczej. Dużo zer jeszcze. My możemy w semantyce przyjąć, że jeżeli liczba będzie większa od tam 2 do 30, to się pojawi komunikat błędu, czyli on zostanie wygenerowany przez interpreter lingua. A to, że w OCaml-u można by pójść jeszcze dalej, to nas w tej chwili nie musi interesować. Ważne, żeby te granice, które sobie narzucimy w naszej semantyce, żeby one wystarczały do poprawnego funkcjonowania działań arytmetycznych. No i tutaj jest pytanie, czym są te poprawne funkcjonowanie wyrażeń arytmetycznych, bo to jest niejasne. Tak, to znaczy nie jest jasne, co to jest poprawny wynik dodawania max int plus max int. Tak, to jest zawsze delikatna kwestia i to jakby no, trzeba jakoś ustalić. Zależy gdzie. No, dodawanie w matematyce to są dwa maksy po prostu, jak dodamy. Natomiast dodawanie w lingua to jest overflow. Nawet max plus jeden jest overflow, więc no, chyba odpowiedź jest taka. I to możemy opisać. No temu służyło to rozróżnienie pomiędzy tymi operacjami, jak ja to nazywałem, z platformy implementacyjnej, i to jest OCaml tą platformą, prawda? I teraz te operacje już w lingua definiujemy przy pomocy tych operacji, no i takiego warunku, że jeżeli nam wychodzi liczba większa niż się na to zgadzamy, no to generujemy sygnał błędu. I mamy zdefiniowaną operację na danych w semantyce lingua i ona nam służy dopiero do definiowania operacji na wartościach, bo na razie mówimy o danych, a
wyrażenia ewaluują nie do danych, tylko do wartości. Dobra, znaczy, no to tu chyba jest jakaś kwestia taka w miarę jasna. Mniej jasna jest kwestia w zakresie liczb tych rzeczywistych. Bo no bo tu dochodzi jeszcze sprawa, jak długie jest rozwinięcie, bo całkowicie. Znaczy, to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. To znaczy, to nie jest kwestia tego, jak długie jest rozwinięcie. No. To jest kwestia taka, że jeżeli jakby nasza decyzja jest taka, że to coś, co jest realem, to potem w implementacji to będą te liczby, które się określa mianem float. To no tak. No to dobrze jest sobie zdawać sprawę z tego, że pewne prawa, które występują dla liczb rzeczywistych, dla tych liczb float nie występują. Na przykład nie działa przemienność, działa, ale nie działa na przykład łączność dodawania. No ale to dla całkowitych też. Jeżeli mamy ujemne, to łączność nie działa. No właśnie, więc jakby. Ale to jest pół biedy, to znaczy w tym sensie pół biedy, że znaczy prawda o tych floatach jest taka, że jakby w zależności od tego, czy jesteśmy w pobliżu zera, czy w pobliżu maksymalnej liczby reprezentowanej w tym formacie. W zależności od tego, dokładność, liczba miejsc po przecinku, które są do przedstawiania, się zmienia. W okolicach zera możemy tych miejsc po przecinku mieć dużo, w okolicach maksymalnej liczby raczej mało. Bo jakby cała reprezentacja jakby idzie na zareprezentowanie tej części przed przecinkiem dziesiętnym. Więc no to też są jakieś takie rzeczy, jakby no, czego oczekujemy w tym momencie. Czy oczekujemy tego, że te liczby rzeczywiste, które będą tutaj w tym miejscu w języku lingua, to będą liczby w zakresie podanym w rozwinięciu do iluś tam miejsc po przecinku, czy to będą liczby, które są liczbami rzeczywistymi w rozumieniu no, tej standardowej implementacji IEEE 700, tam nie, 53 czy coś takiego. Tak, bo to są inne pojęcia. I pytanie, w które pojęcie mamy się zaangażować? No, na to nie potrafię odpowiedzieć, bo nie wiem, jaka jest ta implementacja w sensie IEEE, ale no, bierzmy którąś. Bo przecież tak naprawdę chcemy zrobić ćwiczenie w budowaniu semantyki. No tak, ale robimy to ćwiczenie i ono polega na tym, że w którymś momencie trzeba te decyzje podejmować. W tej chwili jest ten moment, kiedy powinniśmy podjąć te decyzje. Czy idziemy w kierunku tego, że tam rozumiemy te liczby rzeczywiste tak naprawdę jako te liczby, które w jakiejś tam przestrzeni dadzą się zareprezentować zgodnie ze standardem IEEE, czy to mają być liczby rzeczywiste? No i teraz pierwsza opcja jest taka, że w zadanym przedziale z zadaną dokładnością, czy też może to mają być
no nie wiem, jeszcze inna koncepcja to jest taka, że to mają być liczby obliczalne. No chyba odnośnie właśnie semantyki, no to wydaje się, że najbardziej naturalne jest wybranie tego, co jest zgodne z tym, jak to potem będzie rzeczywiście obliczane w już w interpreterze, tak? W sensie w tym naszym wyekstrahowanym. No bo w szczególności, gdybyśmy na przykład sobie wzięli dowolne liczby obliczalne, no to aha, to czy w ogóle dałoby się w praktyce potem na tym liczyć? W sensie, no bo gdybyśmy wzięli jakąś taką aksjomatyzację bardzo ogólną, no to nie wiem, czy w ogóle tę operację można potem zaimplementować. Znaczy nie wiem, w sensie może można, to już jakby zastanawiam się tylko. Natomiast no właśnie wydaje się dość naturalne. Liczby obliczalne można zaimplementować, tak. Aha, okej. Okay. Myślę, że gdzieś tam nawet są implementacje, tylko to, co, że tak powiem, jest jako ten towar dostępny natychmiast na miejscu, to nie są liczby obliczalne, tylko to są liczby IEEE no tak. W takiej wersji, jak to zrozumieli ci, jak to się nazywa, implementatorzy OCaml. One mają skończone rozwinięcia, no więc chociażby z tego powodu są obliczalne. Tak, liczby rzeczywiste obliczalne to jest szersze pojęcie niż liczby rzeczywiste w o skończonych rozwinięciach. No tak, no oczywiście, że szersze, no ale nam wystarczają skończone rozwinięcia, więc chyba problem obliczalności w ogóle przestaje mieć znaczenie, bo one wszystkie są obliczalne. To jeszcze raz, wracając do tego, znaczy, bo nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie. Czym są te liczby rzeczywiste w tym miejscu? W tym miejscu są to wszystkie liczby rzeczywiste z tego przedziału, plus jeszcze ograniczenie, które tu nie zostało napisane, dotyczące liczby pozycji w rozwinięciu przed i po przecinkiem. No. Dobra, czyli to nie jest IEEE 753. A ja nie wiem, jakie jest to IEEE, więc mi trudno to powiedzieć. No, to, co ja tu podaję, to jest jedno z możliwych rozwiązań, tak jak ja to rozumiem. Znowu Andrzeju, ale musimy się zdecydować na coś. I teraz, jeśli mamy się zdecydować w kierunku takim, że powiedzmy piszemy tutaj taką semantykę, która potem jest efektywnie realizowalna na etapie tego jakby wykonawczego. Jeśli idziemy w tym kierunku, to powinniśmy w tym miejscu przyjąć jakąś definicję, powinniśmy przyjąć taka wersja IEEE, jak to zrozumiał OCaml. No dobrze, no to przyjmijmy taką. Jeśli natomiast chcemy iść w kierunku takiego idealistycznego podejścia, jak ty sugerujesz, no to okej, mówimy tak. W tym miejscu mamy wszystkie liczby rzeczywiste z takiego przedziału z rozwinięciem dziesiętnym do któregoś miejsca po przecinku. Możemy te rzeczy nawet, że tak powiem, sobie sparametryzować w definicji potem modułu. To nie jest tak, że ja akurat takie rozwiązanie proponuję. Ja tutaj napisałem, żeby było cokolwiek napisane w poprzednich wersjach. Ja po prostu pisałem trzy kropeczki i pisałem, że to się jakoś definiuje. Więc teraz jak przystępujemy do implementacji, no to trzeba tak te liczby zdefiniować, żeby się potem to dało implementować. Więc to raczej IEEE, a nie mój idealistyczny sposób rozumienia. Dobra, to w takim razie ja może też sobie zapiszę tą decyzję jakoś, prawda? Real.v. Tu będą czy jest, żeby dokładny numer podać. Ja to nigdy nie pamiętam, jaki jest ten numer. 754.
Tak, to jest taki standard reprezentacji binarnej operacji. S, A, czy po I. Understood. My. No teraz jak sobie zajrzymy do tego, co jest w tym, w definicji OCaml-a, no to oni mają też jakiś swój ten, swój własny pomysł na to, czym jest, czym są liczby, czym są floaty. Tak, documentation. Spróbujmy może tutaj w tym. W tym miejscu. Core language. Dobra, teraz tak, OCaml floating point numbers follow the... ja sobie po prostu to dołożę do tego, do tej naszej notateczki, bo tak jak zwykle to jest, tam jest implementowany standard IEEE 754, ale... No i teraz tam w tym dokumencie jest wyjaśnione, co to ale znaczy. Tam jest troszeczkę takich niuansów, prawda, w tym standardzie, które są związane z no, takimi rzeczami, które znowu w praktyce rzadko się pojawiają, ale potem koniec końców są źródłem błędów, dlatego że no, jakby... Po pierwsze, mało kto rozumie to, co tam jest napisane. Po drugie, no jakby, ponieważ to są takie rzeczy, które nie pojawiają się w normalnym kursie dzieła, to każdy ma troszeczkę inne wyobrażenie na temat tego, co tam się tak naprawdę dzieje. Więc to jest, no jest zawsze jakieś takie pole niejasności, że jakby implementatorzy języka przyjęli, że to jest to IEEE 754, ale w przypadku, kiedy nie wiem, mamy do czynienia z nie wiem, na przykład mnożeniem nanów przez zero, to wynik jest taki a taki, zgodny ze standardem, bo coś tam, ale jakby jak się tam wbić w szczegóły, to się okazuje, że no jednak niektórzy, inni implementatorzy mają troszeczkę inny sposób implementacji akurat tego niuansu, prawda? To jest, tak jak mówię, no to jest taka sytuacja właśnie, co się dzieje, kiedy usiłujemy pomnożyć jakąś, nie wiem, plus nieskończoność na przykład, która występuje w tym standardzie przez liczbę nieokreśloną albo przez zero, albo usiłujemy pomnożyć zero przez liczbę nieokreśloną, prawda? To są takie te sytuacje, które, no, które są bywają różnie interpretowane w ramach standardu, prawda? Natomiast jeśli chodzi o liczby całkowite, no to rozumiem, że to żeśmy doszli do tego, że to jest jakiś moduł integerów w zakresie od 2 do, no i tak jak to jest napisane tutaj,
minus 2 do 30. Właściwie skoro używamy Okamla 64-bitowego, to właśnie nie spróbujmy dać tu już 60? No bo jakby teraz większość maszyn... Ja tu napiszę minus 2 do n. Aha. 2 do n. No i teraz jeszcze... 2 do n minus 1 tam było chyba. Tutaj mamy napisane 2 do n minus 1. Jakoś tak byśmy to napisali. Parameterize by n with implementation of no i właśnie, musimy się zgodzić z tym, żeby ta implementacja była taka jak w Okamlu. Znaczy, te decyzje podejmujemy w ten sposób. Powód jest taki, że potem jakby ten nasz interpreter będzie docelowo, używał jako tego mechanizmu wykonawczego Okamla. Tak, i będziemy chcieli, żeby te typy danych, one były reprezentowane natywnie w typach danych Okamla, i integer, i real. Tak? Dlatego podejmujemy w tej chwili takie decyzje. A z kolei to jest podyktowane tym, że mamy nadzieję, że te typy danych w Okamlu natywnie są zaimplementowane w sposób efektywny. Moglibyśmy w tym miejscu przyjąć inne definicje, tak, ale wtedy musielibyśmy jakby wewnątrz naszego interpretera podejmować działania stosunkowo często, które będą jakby, no jakby których celem będzie to, żeby się zorientować, prawda, że nastąpiła jakaś sytuacja błędna. No i tego chcemy jak najbardziej uniknąć. Być może nie unikniemy, no ale no tak czy siak chcemy w tym kierunku myśleć. Tak? Dobrze rozumiem te intencje? Nasze definicje pierwotne zdefiniujemy przy pomocy operacji, znaczy nasze operacje pierwotne zdefiniujemy przy pomocy operacji okamlowych, ale właśnie obciętych do tych sytuacji, gdzie operacja okamlowa daje wynik matematyczny, a poza tym nasza operacja pierwotna będzie dawała komunikat błędu. No dobra, okej, okay. To jest jakiś żeśmy wykonali tutaj ruch. Dobra, teraz dalej sobie idziemy. Ja tutaj mam taki typ, znaczy taki plik data types, który właśnie w tym staram się te dane jakby zaimplementować jak najbliżej tego, co no jakby mamy tutaj do dyspozycji. To, co mi się udało w tej chwili zaimplementować jakoś w miarę zgodnie z tym, co tutaj jest napisane, to są identyfikatory, bo no identyfikatory, tutaj mam taki plik identifiers, prawda, no to chcemy, żeby te, zgodnie z tym, co tu jest napisane, czym są identyfikatory, prawda, więc identyfikatory to jest coś, ciąg składający się z napisu, który zaczyna się od litery, potem jest pewna liczba liter i cyfr, przy czym długość identyfikatora jest mniejsza lub równa 32, prawda, więc to tutaj no jakoś starałem się zapisać tą definicję, która się tutaj pojawiła. Mianowicie ja sobie zrobiłem listę liter, listę cyfr. Tam jest też taka kategoria znaków, która się gdzieś tam pojawia, więc też sobie dołożyłem
tutaj znaki, które się mogą pojawiać, niekoniecznie w identyfikatorach. No i potem powiedziałem, ok, że zbiór skończony, który zawiera litery, no to są te litery, które tutaj są na tej liście liter. No to jest z grubsza rzecz biorąc to coś, co tutaj jest powiedziane w tej linijce. Zbiór skończony cyfr, no to jest podobnie, tylko z listą cyfr, znaków jest podobnie jak tutaj. Charakter, no to jest, powiedziałem, że to jest suma z liter, znaków i cyfr. No i wreszcie tutaj mam taki predykat, który mówi o tym, że identyfikator jest, ma poprawną postać, prawda? No i tutaj no, jest mniej więcej tyle, że powiedziane, że pojedyncza litera jest poprawnym identyfikatorem. Ewentualnie jeśli identyfikator zaczyna się od litery, no to jest dobrze, jeśli się zaczyna od cyfry, to też jest dobrze. Prawda? To jest mniej więcej to, co tutaj jest. Znaczy, jeśli... Jak od cyfry, to nie jest tak, jeśli jest... To jest właśnie ten rodzaj gramatyki napisany w koku? Tak, no to jest takie zapewnienie tego, tej własności, o którą chodzi. No i potem jest taki znowu opowiedzenie, że identyfikator to są takie typy, które właśnie będą miały no będą miały listę tak naprawdę, która jest długości 32, no i która będzie, to jest mowa, że to jest lista, która jest poprawnie uformowanym identyfikatorem i ma taką liczbę, jak trzeba. No i potem jest tutaj jakaś, na przykład, nie wiem, długość, prawda, opisana, jak to wygląda. To jest mniej więcej to coś, co tutaj się dzieje. No i teraz mam w tym momencie dostępne identyfikatory tej postaci, którą żeśmy sobie tam opowiedzieli. Potem następna kwestia to są te tablice. No i tutaj, jeśli chodzi o tablice, to tutaj jest troszeczkę no, to jest powiedziane tak naprawdę to, co powinno zostać powiedziane przy tablicach. Prawda, że to jest funkcja o skończonej dziedzinie, której argumentami są liczby całkowite. No i tutaj jest no właśnie jakby wkładanie, znaczy tworzenie takiego typu, który ma tę, będzie miał te własności. No i już. No i to jest to coś, co mamy tutaj jako tablicę dostępną. Ja mam takie pytanie, nie wiem, czy ono jest w tym momencie akurat tak bardzo istotne, ale chciałbym tak z ciekawości trochę zapytać, no bo właśnie w tym momencie decydujemy się tutaj na reprezentowanie tablic przez takie mapowania. I teraz pytanie moje jest takie, czy później jak będziemy ekstrahować z tego programy, to dalej będziemy chcieli to robić za pomocą tego typu map wyekstrahowanych, czy będziemy jednak chcieli przejść na takie natywne tablice zwykłe, bo jakby no zastanawiam, że jednak wydaje się, że takie natywne tablice powinny być znacznie mniej obciążające dla programu, ale być może to jest problem, tylko właśnie chciałem się dopytać, jak to wygląda, jaki jest plan mniej więcej. No to jest kwestia tego, jakby jaką chcemy mieć strategię działania w tym miejscu. Jeśli chcemy mieć taką strategię działania, gdzie jakby chcemy mieć zapis semantyki lingua jak najbliższy oryginalnemu papierowi, to no ja bym szedł w tym kierunku. Jeśli będziemy chcieli mieć jakąś bardzo efektywną implementację, to pewnie bym szedł w takim kierunku
OK, jak już mamy jakieś rozwiązanie takie zbliżone do implementacyjnego, to zastanawiamy się, jak zastąpić no, jakiś idealny opis w semantyce przez konkretne szybkie rozwiązanie. Albo, no i wtedy zastanawiamy się, czy ten, prawda, czy chcemy kłamać, albo jak chcemy kłamać, to na czym polega kłamstwo, albo jeśli nie chcemy kłamać, no to jak zapewnić to, że no, prawdziwa realizacja jest zgodna z no, tym, co jest tu zapisane. No przy czym, no znowu, tam jest cała masa takich niuansów, gdzie jakby ta nieprawdziwość będzie wychodziła. Bo tutaj to sobie możemy zadeklarować, że to jest dowolna funkcja skończona. Ale potem w praktyce będzie zawsze ten problem, że no, jak będzie ta funkcja skończona bardzo duża, to ona się nie zmieści w pamięci. I co wtedy? No ale przecież jeżeli chcemy mieć przy tablicach operację selekcji, jeden z konstruktorów tablic, to jest selekcja, prawda? Ta, z elementu tablicy o zadanym indeksie, no to to jest aplikacja indeksu do funkcji. Więc tak czy inaczej my tą funkcję musimy mieć. No i oczywiście musimy dbać o to, żeby tablica się zmieściła i, ta, no, i to też jest w semantyce uwzględnione, prawda, że gdzieś tam badamy, czy ta tablica nie jest za duża w momencie, kiedy dodajemy do niej kolejny element, bo tablice tak są budowane. No tak, ale tutaj jakby pojawia się taki pewien rozdźwięk, prawda, bo ten rozdźwięk, że te tablice, które w tej chwili zostały, które ja tutaj zapisałem, no to są no skończone mapy tak jak je rozumie KOK, nawet no tutaj w pewnym sensie wiadomo, że te mapy są zbudowane na drzewach HVR. No i teraz tutaj jest nieoczywisty taki krok, czy jak będziemy mieli taką tablicę, która nie jest potem w implementacji docelowej, która nie będzie taką mapą zrobioną za pomocą AVL-a, tylko będzie tak, jak to się zwykle robi z tablicami, prawda, jakimś kawałkiem pamięci, w którym są gdzieś tam ulokowane jakieś wartości. I my tam jakby odwołujemy się, rozumiemy tą funkcję skończoną w ten sposób, prawda, odwołujemy się bezpośrednio za pomocą jakiegoś tam wyrażenia takiego arytmetycznego, prawda, obliczamy tą komórkę pamięci, do której sięgamy, no i tam stamtąd pobieramy wartość. Czy no jakby ta interpretacja to jest interpretacja, która jest no, właściwa i zgodna z, no, z tym, co mamy zapisane tutaj w semantyce. Prawda? To no, taki dylemat, czy taki no, krok gdzieś tam musi namysłu nastąpić. Znaczy rzeczywiście może łatwiej będzie na razie jakby zrobić to w ten sposób, a w przyszłości po prostu jakbyśmy chcieli zrobić jakąś bardziej wydajną implementację, to udowodnić, że ona jest w pewnym sensie równoważna, tak? Bo też rozumiem, że możemy to w ten sposób zrobić, tylko czy w takim razie nie byłoby dobrze wyabstrahować to właśnie znowu jako jakąś taką oddzielną sygnaturę, która mogłaby być w pewnym sensie, żeby... Które można instytucjować, tak? Panie Radosławie, to co ja tutaj zapisałem, to oczywiście jest jakiś ten, jakaś... No, ja powiedziałem, ok, no te tablice to dobrze by było w ten sposób rozumieć, bo to zapewne jest to, o co chodzi, ale w definiowaniu semantyki lingua tam jest taki etap, kiedy określamy operacje bazowe na danym typie. No i to zaraz trzeba będzie w tym miejscu dopisać te operacje bazowe, prawda? I zaraz tak naprawdę to, czego
to, czego będziemy, to czym będziemy operować, to tak naprawdę będziemy operować typem modułu, prawda? Bo nas będzie interesowało nie to, czy ten, czy tam, nie wiem, operacja sięgania do elementu tablicy to będzie ten find, który tutaj jest, tylko no, żeby ta operacja sięgania miała jakieś własności abstrakcyjne, prawda? I te własności abstrakcyjne, no to zapewne są, ja nie wiem, czy one są wpisane w książkę, ale zapewne są takie, że jak przed chwilą wykonaliśmy uaktualnienie na jakiejś komórce pamięci, no to na tej komórce pamięci jest ta wartość, którą żeśmy tam uaktualnili. Tak, to jest opisane w ten sposób. A na innych, które były gdzieś tam w tej tablicy obecne przed uaktualnieniem, że wartość tablicy będzie taka sama jak poprzednio, prawda? To są opisane. Te dwa aksjomaty, więc za chwilę będziemy mieli tak naprawdę taki moduł, znaczy będziemy taki typ modułu definiować, w którym będziemy opisywali te własności mniej więcej w ten sposób wyglądające i będziemy być może chcieli, żeby tutaj w tym arrays, prawda, w którym w tym miejscu jesteśmy, udowodnić, że no, ta implementacja, którą się tu posługujemy, jako być może tam jakiś dobry przykład, że ona rzeczywiście no, daje ten typ taki, jak chcemy. Tak, to mniej więcej będzie ten, będzie to no, w ten sposób się musiało jakoś dziać. A jeszcze właśnie, bo tutaj jak to pan profesor mówił, to zwrócił pan uwagę na też ważną rzecz właśnie, bo nie jestem pewien w sensie, czy to w książce jest, bo całej książki to nie przeczytałem, ale właśnie wydaje mi się, rzeczywiście na wykładzie chyba o tym nie mówiliśmy, a być może warto byłoby też to wziąć pod uwagę przy pisaniu semantyki, mianowicie właśnie ta kwestia pamięci, tak, bo na razie jakby, no bo generalnie chcemy mieć tą semantykę rzeczywiście jak najbardziej zgodną z rzeczywistością i na razie jakieś takie rzeczy jak właśnie te operacje na liczbach i tak dalej mają te swoje błędy. Natomiast czy mamy coś takiego, że na przykład dodanie wartości do tablicy albo w ogóle tak naprawdę alokacja rekordu w praktyce, no może się rzeczywiście walić z braku pamięci i czy chcemy w semantyce to jakoś zawrzeć? No z jednej strony się wydaje to trochę takie niewygodne, bo prawie każda operacja może się skończyć. No nie każda, ale bardzo wiele operacji może się skończyć w tym momencie przekroczeniem pamięci. No a z drugiej strony, jeżeli to ma być rzeczywiście zgodne z rzeczywistością, no to wydaje się, że może dobrze by było to obsługiwać, bo w przeciwnym wypadku jakby nasz program semantyka powie, że on się wykonuje, a w praktyce na komputerze on tak się będzie miał jakiegoś tam sekwota z braku pamięci. No nie, no to tak jest w semantyce. Ja tu zaraz muszę sobie to odnaleźć, ale dla każdej, tam, o ile pamiętam, dla każdego rodzaju danych założyłem, że istnieje taka funkcja, która określa, która odpada na pytanie, czy ta nowa dana nie jest za duża. I jeżeli jest, no to wtedy pojawia się komunikat błędu. A okej, to ja nie byłem świadomy, że to jest. Przy czym ja nie określałem tej funkcji, wychodząc z założenia, że ona właśnie zależy od implementacji. Dobra, czyli to jakby jest gdzieś tam wpisane w semantykę do to ten element zarządzania. Dobra, okej, okay, no to fajnie. No ja bym, to co bym w tej chwili spróbował zrobić, to bym spróbował właśnie dokończyć, znaczy jest kilka zadań do wykonania na ten moment. Jedno zadanie to jest spróbować zdefiniować te dane, którymi będziemy operować. No i tam potem te operacje, które tutaj gdzieś tam są opisane. To jest jedno zadanie. Drugie zadanie to jest takie zadanie, które polegałoby na tym, żeby zdefiniować składnię abstrakcyjną, żeby zrobić tutaj
no, żeby zrobić no, odpowiednik tego pliku WSyntax z poniedziałku. No i teraz to mi się wydaje takie dwa zadania, które powinniśmy wykonać w najbliższym czasie. Więc jest pytanie takie, jakby kto by te zadania wykonał i kto by te zadania spróbował. No bo ja bym chciał w tym momencie trochę oddać wam już no to działanie polegające na definiowaniu tego tej semantyki w wasze ręce. Więc pytanie jest takie, co byście uważali za to, co kto z was by się zabrał? Znaczy ja chyba nie mam jakichś bardzo takich tutaj jakby preferencji, co konkretnie miałbym z tego wybrać, bo jedyne co, to wydaje mi się, że co do definiowania typów danych, no to właśnie być może miałbym wątpliwości jakby co do pewnych jeszcze bardziej konkretnych decyzji, jakie podjąć. No na przykład jak tam chcemy używać tych floating pointów, tak, no to gdzieś musimy wziąć ich implementację i tak na szybko gdzieś tam szukałem, że jest jakiś flock, nie wiem jak to się czyta, do Coca właśnie, który to zapewnia, ale właśnie nie wiem, czy chcemy użyć tego, czy coś jeszcze innego poszukać, to jedyne co takie bym miał wątpliwości co do tego. No a z drugiej strony implementacja chyba składni, no to wydaje się w miarę jasna na podstawie książki. Mi się wydaje, że definiowanie tych typów, prawda, które, no tych typów, które tam będą wchodzić w skład data, to jest takie zadanie, które jest dosyć nietrywialne. To znaczy to wymaga sporo takiego, no tak naprawdę zastanowienia się nad wieloma rzeczami. Ja bym to dał takiej osobie, która ma trochę doświadczenia z kokiem. Natomiast zdefiniowanie składni abstrakcyjnej, no to jest w pewnym sensie rzecz dosyć rutynowa, więc to może zrobić osoba, która, no, która miała mniej doświadczenia z kokiem. Ja bym tak powiedział. Ja nie miałem doświadczenia z kokiem. No, więc ja bym panie Janie może jakby panu dał takie zadanie, żeby pan spróbował zmierzyć się z definicją składni abstrakcyjnej języka. Ja przysłałem w zeszłym tygodniu definicję składni abstrakcyjnej dla tego prostego języka i programów. Więc trzeba by było tak naprawdę jakoś zanaśladować to, co tam było w tym pliku. No i jakby, nie wiem, no, to nie jest takie trywialne zadanie, dlatego że tutaj jakby ta składnia, którą mamy w lingua, ona jest, no składa się tam z kilku poziomów, prawda, jest jakaś tam lingua A, lingua E, więc jakby dobre rozdzielenie tego to wymaga troszeczkę namysłu, więc to jest jakieś takie zadanie, które myślę, że mógłby pan spróbować wykonać. Z takim założeniem, że rzeczywiście jakby pan spróbował to wykonać, no to tam będzie, pojawi się sporo pytań tak naprawdę przy okazji. Tak jak ja tutaj, prawda, dzisiaj opowiadam o tym, prawda, integerze i realu, no i tak naprawdę pojawia się dużo pytań na temat tego, czym tak naprawdę chcemy, żeby ten integer był i czym tak naprawdę chcemy, żeby ten real był. Tak samo jak pan będzie definiował składnię abstrakcyjną, to też się pojawi trochę takich pytań. Więc ja bym może jakby spróbował pana poprosić, żeby pan wykonał jakieś podejście do składni abstrakcyjnej, a pana Radosława, żeby pan wykonał jakieś podejście
do tych typów danych, które będziemy tam potem używać do reprezentacji. To, co do tej pory zrobiłem i jakoś tam zacząłem, to ja to bym wrzucił do Gita, do repozytorium, tak żebyście panowie mogli z tego skorzystać. No i teraz pytanie jest takie, jakby czy to uważacie, że to jest ok? No jak dla mnie to brzmi dobrze. Dla mnie też. No, mi się wydaje, że to jest takie dosyć ciekawe zadanie, no i jakby po prostu zobaczmy, do jakiego punktu dojdziemy w poniedziałek, dobrze? Dobrze. Dobrze. To może to jest ten moment, w którym gdzieś tam powinniśmy zakończyć nasze takie praktyczną rozmowę na dzisiaj. Coś dla pana Pawła jeszcze by trzeba wymyśleć, którego nie ma. No to pan Paweł to jakby był, to byśmy mu coś dali może, ale jak go nie ma, no to tak ciężko coś. Ja może powiem tak, panie Janie, może pan by się podzielił swoją pracą z panem Pawłem. No dobrze. Tak, to znaczy spróbujcie, niech pan, panie Janie, spróbuje zajrzeć do tego, jakie są tam zestawy składni i spróbujcie się podzielić, na przykład, nie wiem, lingua A to weźmie pana, lingua E weźmie pan Paweł, okej? Okay? No dobrze. I to trzeba po prostu się wzorować z grubsza rzecz biorąc na tym, co jest tam w tym pliku WSyntax, co ja przysłałem tam kilka dni temu. Dobra? Dobrze, tak. Okej. Okay. No dobra, a pan Radosław by rzucił okiem na te typy danych, jak to rozgryźć. Mhm. Okej? Okay? No dobra, no to tam, ja myślę, że tu na przykład jest jakaś taka definicja, którą ja zakomentowałem, ona też jest, nie pasuje jakby do tych nazw typów, które tutaj są, ale to jest taka definicja, czy taki zestaw definicyjny, którego celem było jakby doprowadzenie do takiej sytuacji, że z takiego opisu typu zrobionego według tej składni, która tu jest opisana, abstrakcyjnej, no żeby można było uzyskiwać już rzeczywiście takie typy, które są takie jak trzeba tak naprawdę. Żeby można było na przykład uzyskiwać typ list, które są tylko i wyłącznie nie wiem, całkowito liczbowe na przykład. Tego typu ćwiczenie ja tu w którymś momencie wykonałem. To ćwiczenie można by było przerobić też na ten aktualny zapis, ale no, pytanie, czy to ma duży sens w tym momencie, bo to jest jakby troszeczkę inna, no jest inny moduł działania w tej chwili, prawda? W tej chwili chcemy, żeby te, prawda, array czy rekord, żeby to mogły być dowolne elementy tego typu data, więc to jest takie troszeczkę w tym momencie to prostsze. No dobra, no i to chyba tyle na ten moment, co ja uważam, że warto by było powiedzieć. Pytanie, czy macie Państwo jakieś pytania? Ja już nie mam. Panowie chyba też nie mają. Ja się spodziewam, że pewnie coś się pojawi w trakcie, ale to tak na tę chwilę to ciężko coś takiego bardzo konkretnego, więc myślę, że to już...
Nie, to pytania się pojawią, że tak powiem, w trakcie walki z tym, z jakby z materią, prawda, bo to, to co zwykle tam się pojawia, no to właśnie takie wątpliwości, jak ja dzisiaj je zgłaszałem tak naprawdę, czym tak naprawdę ma być integer, albo czym tak naprawdę ma być real. One się troszeczkę rozjaśniły, ale być może nie rozjaśniły się do końca, być może tam, prawda, ja tam wpisałem, prawda, czym ma być ten integer, prawda, ale być może jak za chwilę zajrzymy do definicji OCaml-a, to się okaże, że ten integer jest czym innym, a za chwilę zajrzymy do definicji OCaml-a i się okaże, że real jest też troszeczkę czym innym. Trzeba będzie się tego, trzeba będzie na to rzucić okiem i zobaczyć po prostu tak naprawdę, co to tam tak naprawdę siedzi w tym. No dobra, okej. To chyba tyle na ten moment. No to do zobaczenia w poniedziałek. Do zobaczenia w poniedziałek. Ja za chwilę siadam i gituję, tak żeby to co do tej pory nakodowałem, żeby się pojawiło w repozytorium. I napiszę maila z jakimś wskazaniem, gdzie to w repozytorium się znajduje. No właśnie, dobrze. Dobra. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.